Cześć, witajcie w piątym odcinku z serii FIFA 21, kariera menadżera AC Milan. W poprzednim odcinku doszliśmy do poniedziałku 22 listopada 2021 roku. No i jesteśmy obecnie, nawet jeszcze nie w połowie, może jednej trzeciej sezonu. Jesteśmy na razie po 12 kolejkach na 9 miejscu. Jeśli wygramy 13 kolejkę, to możemy być ex aequo na w szóstym miejscu z Fiorentiną punktami. Taki mamy obecnie skład. Oczywiście Osimhen w tym sezonie już zastąpił Ibrę, który już 78 ma overall, więc naprawdę mu spada. Dest ma 77, fajnie się rozwija. No i tu nie ma nic więcej chyba już do dodania. Leao pójdzie na wypożyczenie. Tak wygląda obecnie skład. Myślałem nad tą obroną. Myślałem nad czymś takim, że sprzedamy Musacchio. I my już mamy chyba 43 miliony, jeśli nie mylę. Tak, mamy 43 miliony i 178 na pensję. Jakbyśmy sprzedali go tak za... Nie wiem, ile on jest wart w miarę. Chciałem zobaczyć szybko. Mateo Musacchio. Finanse. Gdzieś... Jakbyśmy tak za 15 milionów go sprzedali, mielibyśmy około 60 milionów. Myślę, że za 60 milionów moglibyśmy kogoś dobrego i młodego sprowadzić na właśnie na pozycję Caldary. No tak, Caldara wtedy zszedł na ławkę i ten nowy zawodnik by tam był w środku obrony. Ale to taki plan przyszłościowy. A teraz przejdźmy już do spotkania z Genoą na San Siro i szybko symulacja. Zaczynamy to spotkanie. 1-1, Theo Hernandez ratuje wynik w ostatnich minutach. Takiego meczu się nie spodziewałem. Miałem nadzieję, że uda nam się jednak wygrać. Bo było to dość ważne spotkanie, tak to zostajemy na 9 miejscu, ale jest dość ciasno w środku tabeli naprawdę. Więc jeszcze tragedii nie ma, choć i tak spodziewałem się, że trochę lepiej nam będzie szedł ten sezon. Ale no nie zawsze się udaje, tak jak się ma nadzieję. Zresztą z Lipskiem tak było, choć w drugim sezonie już było dobrze. Natomiast Donnarumma... No ja na razie... Chyba nie muszę go sprzedawać, więc nie będę odrzucał, bo to jest dość dobry bramkarz, jak na trzeciego bramkarza, no to wystarczy taki overall. I teraz spotkanie z Sassuolo. Szybka symulacja. Caldara bił 81 overall, bardzo fajnie. I my mamy 2-0 zwycięstwo. Tego naprawdę potrzebowaliśmy. Calhanoglu i Rebić z bramkami, z ważnym jeszcze przeciwnikiem, bo drużyna, która była wyżej od nas w tabeli, i przez to zwycięstwo przesuwamy się z 9 na 7 miejsce. No to bardzo fajnie. Wypożyczenie. Skoro będzie chciało, to w ogóle udam na wypożyczenie. Nie ma problemu. Calabria 80 też overrabił. Bardzo naprawdę fajnie, że oni się rozwijają. Zwłaszcza Caldara, bo to chciałem najbardziej, bo on troszkę właśnie został za Romagnolim, a chciałbym, żeby w miarę moi środkowi obrońcy byli podobnie overallowo. Choć oczywiście on ewidentnie Romagnoli wiele jest lepszy, ma większy overall. Więc, ale i tak chciałem, żeby miał tak Caldara około 82, coś takiego. Ale nie będziemy go to sprzedawać w styczniu. Wolę sobie zwiększyć pieniądze i kupić za większe pieniądze lepszego zawodnika. Choć w sumie jeszcze nie wiem, naprawdę nie wiem, kogo będę kupował. Będę kupował albo lewego skrzydłowego, albo środkowego pomocnika ofensywnego, albo prawego pomocnika, albo środkowego obrońcy. Któryś z tych naprawdę jest dużo wyborów. Wszystko zobaczymy sobie, jak będziemy mogli już. Mamy derby, no derby Mediolanu, ale niestety bez Tonaliego. Trochę się boję o wynik, zwłaszcza, że tak jakby jesteśmy wyjazdowi. No bo niby oczywiście wiadomo, że San Siro to i stadion Milanu i Interu, ale jesteśmy po tej stronie, która jakby sugeruje, że jesteśmy, nie jesteśmy gospodarzami i właśnie dlatego się boję, bo często FIFA jakby trochę faworyzuje gospodarzy. No ale zobaczymy. Aj, szkoda tej 1-0, szkoda, bo to tylko jedną bramką przegraliśmy te derby Mediolanu. Mam nadzieję, że w drugich już nam się uda wygrać, bo jak na razie w derbach Mediolanu słabo wypadamy. Koniec zawieszenia to Tonali wraci. No szkoda, w sumie na pewno jeden zawodnik by tak dużo nie zmienił, ale szkoda, że go nie było. Lasagne najlepszy zawodnik miesiąca, Udinese. No ciekawe, gdzie Udinese, czy może w pierwszej piątce? No na pewno jakaś taka trochę inna drużyna musi być z przodu, bo widzę, że Napoli, Lazio i my
poza pierwszą szóstką, to ktoś chyba tam musi być coś takiego właśnie. No właśnie, Udinese i Torino to są takie dwie troszkę drużyny takie, które by się ktoś nie spodziewał, że będą tak z przodu. No i teraz mamy Fiorentina jako rywala. Nie będzie to łatwo, oczywiście przeciwnik. I zaczynamy to spotkanie. Cała drużyna podstawowa jest, więc zaczynamy. Jest 3-0, jest dość pewne zwycięstwo. Ibrahimović strzelił bramkę, fajnie. Fajnie, że nawet z ławki daje radę strzelać bramki. Bo to jest taka, bym powiedział, trochę legenda Milanu, choć w sumie on jest praktycznie był legendą każdego klubu, gdzie był. Tak jest prawda. Nicolino, pożyłem z opcją wykupu. No nie chcę tych opcji wykupu, bo po prostu ich nie chcę. My już jesteśmy w połowie grudnia, co za niedługo będzie otwarte okienko transferowe. I Leao oraz Maldini pójdą na wypożyczenie, jeśli się nie mylę. I nie wiem, czy ktoś jeszcze, czy nie. Niezbyt pamiętam już. Wadę transferu Kessie. No nie, Kessiego bym chciał zostawić. Teraz Cagliari będzie naszym rywalem. Celem zawodnikom kończą się kontrakty. Dobrze. Oj, boję się, że Kessie jednak od nas odejdzie. Donnarumma. Przedłużyliśmy. Nie przedłużyliśmy. Calabria. To dobrze, udało się tam. Widzę, że jeszcze ważny zawodnik kolejny, Romagnoli. Udało nam się o 3, no to było ważne, naprawdę, kontrakt. Kessie. No właśnie, ma tą prośbę o transfer. Szkoda. Ibra kończy karierę niestety po tym sezonie, więc z nim nie przedłużymy. Antonio też coś tam właśnie, on nie przedłużył jakby, pomimo że mu to zaoferowaliśmy. Szkoda, naprawdę. Szkoda mi Kessiego, że on najprawdopodobniej niestety odejdzie. Szkoda, że ja bym nie mógł do niego ja sam porozmawiać z nim. Teraz mamy spotkanie z Cagliari na wyjeździe. No i szybka symulacja. 2-0, bardzo fajnie. Castillejo i Calabria z bramkami, które dają nam zwycięstwo oraz ważne 3 punkty. Jesteśmy teraz na 6. miejscu. Oferta przemu Sakio, no z opcją wykupu na pewno nie będę go dawał. Już w grudniu nie będzie żadnych spotkań, czyli to było ostatnie z Cagliari spotkanie w tym roku, dopiero w 2022 następne spotkanie. Junior chce odejść, Rossi. No on jest dość ciekawy, więc bym go przejął do drużyny seniorskiej. Ale od razu też go dam na wypożyczenie, póki pamiętam. Rossi, gdzie on jest? Tu jest Nicola Rossi, dodaj do listy wypożyczeń. I może ktoś się skusi, że go wziąć na wypożyczenie bez opcji wykupu. Toni Kroos w Liverpoolu widzę, dziwnie naprawdę to wygląda. Maldini udał się na pożyczenie, Borges udał się na pożyczenie i Leao dali się na pożyczenie. To dobra, fajnie, 3 zawodników sobie wypożyczyliśmy, mogą teraz grać sobie tam. Teraz spotkanie mamy z Romą w lidze, pierwsze spotkanie w tym roku. Roma jest za nami w tabeli. Wszyscy podstawowi są, no to fajnie, szybka symulacja, zaczynamy. Jest zwycięstwo, ważne zwycięstwo Osimhen z bardzo ważną bramką, która daje nam kolejne 3 punkty i kolejny raz zbliżamy się, żeby powoli tam iść wyżej, coraz wyżej w tej tabeli. Inter naprawdę w tej karierze jest bardzo dobry, w tamtym sezonie
chyba wygrali ligę i w tym na razie prowadzą, więc naprawdę bardzo dobrze im idzie. Hellas Verona, naszym kolejnym rywalem. To będzie nasz ostatni rywal, z którym jeszcze nie graliśmy. Potem już jakby rundy rewanżowe, tak jakby to można powiedzieć. No i symulujemy. 2-1, kolejne zwycięstwo. Calhanoglu i Romagnoli z bramkami. No byłem szczerze przygotowany na remis, albo nawet na porażkę, bo to jest FIFA i te symulacje często tak się zdarzają, że takie rzeczy są. A za to mamy czwarte miejsce, no to bardzo fajnie, choć o to wiadomo, już powtarzałem, strasznie jest tam ścisk od pierwszej dziesiątki do tej, właśnie ta pierwsza dziesiątka, od dziesiątego miejsca gdzieś tak do trzeciego właśnie, jest dość mocny ścisk. Naszym następnym rywalem będzie Fiorentina. Trzynasta w tabeli, to dość spadli w dół. A i tak mogą być trudnym rywalem. Kamara 83 overalla ma. Tak myślałem, ale mamy przynajmniej remis. A to z remisu naprawdę się cieszę. Oferta poczynania Duarte na 2 lata. W sumie czemu nie może iść na te 2 lata Duarte do Villarrealu. I tak u nas nie ma planów nawet na grę, więc czemu nie? Inter, już tak szybko mamy znowu mecz. No nie, nie zgodzę się. Do Lugano. Nicolino. Pan Nicolino w sumie strasznie słaby dość, więc on nie wiem, czy on będzie w ogóle potrzebny. No i derby Mediolanu już mamy znowu. Dobrze, jesteśmy w podstawowym składzie. No i zaczynamy to spotkanie. Jest zwycięstwo, jest w końcu zwycięstwo. Chyba pierwsze w tej serii w derbach Mediolanu. Rebić, Calhanoglu i nie patrzyłem, już tam nie zdążyłem zobaczyć kto. Znaczy wy widzieliście na pewno, a już zapomniałem. No to jest naprawdę mało ważne. Kto strzał, uważa, że mamy zwycięstwo. Duarte został wypożyczony, dobra. Calhanoglu zawieszenie. Niestety. To Haug sobie tam. Haug, nie wiem dokładnie, jak się czyta. Ten Norweg zagrał sobie na pewno. Ale w sumie mam jeszcze lepszy pomysł. Kessie trzymam od Leicesteru. No, szczerze, to było do przewidzenia, niestety. W sumie mogłem go sprzedać. Tak myśląc, ale nie wiedziałem, że on miał szczerze tak krótki kontrakt. Jak już się zobaczyłem, to już było za późno. No i niestety już przegapiłem sytuację, Kessie odchodzi, czyli oficjalnie już odejdzie od nas. Ale ja już mam plan, sprowadzimy sobie jakiegoś młodego, perspektywicznego zawodnika, który ma około 16-17 lat i będzie aby takim naszym rezerwowym. No i teraz będzie spotkanie z Crotone, ale ja to chcę w taki sposób rozegrać, że... Dobra, albo w sumie tak, to nie, jednak nie, Hauch nie chce zagra. Więc coś innego. Mamy dość krótką ławkę, tak patrząc. Właśnie jeszcze Duarte pożyczyłem. Może to nie był taki dobry pomysł, prawo obrońcy. Nie, no dobra, w sumie nawet nie ma aż tak źle. No i zaczynamy spotkanie z Crotone. Oczywiście Calhanoglu nie zagra, Hauch za niego zagra. I zaczynam to spotkanie. Jest zwycięstwo 4-0, bardzo fajnie. Styczeń już za nami, teraz luty będziemy, żadnych chyba transferów nie będziemy robić. Tam mi się wydaje, albo nie, w sumie są tam do wypożyczenia możliwe. Dobra robota, co jakiś cel. Wymagam sprawdzenia jednego z zagranicznych zawodników, ale nie, to jakiś inny musiał być chyba cel. Mam paru zawodników na wypożyczenie, więc jeszcze sobie tak szybko nie przejdziemy do symulacji. Castillejo nie chcę go sprzedawać do PSG. Może w następnym sezonie zobaczymy. Symulujemy dalej. Longstaff przyszedł do Cagliari, dość ciekawy ruch. Chong przeszedł do Romy. Dembele jakiś do Crotone przyszedł, nie wiem szczerze. Jaki to może być Dembele? Jeszcze 3 godziny zostało okienka transferowego.
Fiorentina Goulart jakiegoś kupiła, też nie wiem szczerze o kogo chodzi. I ostatnia godzina się skończyła, więc koniec okienka transferowego. Warto odpocząć w Salamakers, nie chcę szczerze go wypożyczać. Nawet, choć w sumie i tak, no nie wiem, a dobra, nieważne już, nie będziemy go wypożyczać. Atalanta będzie naszym rywalem kolejnym. Będzie to spotkanie na wyjeździe, więc przynajmniej remis bym chciał. Donnarumma już ma 90 overalla. Jest zwycięstwo nawet, fajnie. Rebić i Calabria z bramkami, a Juventus się myli. Przegrywał się z Romą, to dość mała niespodzianka, bym powiedział. No jesteśmy obecnie na trzecim miejscu, bardzo fajnie. Naprawdę top 4 to... Oby było naprawdę to top 4, potrzebne było. Bardzo by nam było potrzebne top 4, żeby zagrać w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. Jeszcze nie będzie moim celem wygrać Ligi Mistrzów, ale już bym chciał naprawdę w następnym sezonie zagrać w tej Lidze Mistrzów. Teo Hernandez, najlepszy zawodnik minionego miesiąca. To fajnie, że wyróżnili Teo Hernandeza. Teraz Hellas Verona spotkanie. Czy ktoś tu się rozwinął? Romagnoli się rozwinął, widzę. Tonali się rozwinął. I to było na tyle. 3-2, mamy zwycięstwo. Bardzo, bardzo ważne zwycięstwo. Bo zdobyłem kolejne zwycięstwo, a Inter się myli tym razem. No to Juventus się myli w tamtej kolejce, teraz Inter się pomylił. I przez to wszystko tabela dość wygląda równo, bym powiedział. Rebić plan rozwoju. Czyli pewnie będzie 82 overalla, jeśli się nie mylę. Tak, 82 overalla, super. Niech się rozwija. Dzięki temu sobie daje większe szanse na to, że zostanie w następnym sezonie. Teraz najbardziej właśnie zostali na wylot albo Caldara, Castillejo, albo Calhanoglu. No i Torino naszym rywalem następnym. No będzie to dość ciężkie spotkanie. I zaczynamy. Jest zwycięstwo Osimhen z bramką w 58 minucie, która dała nam ostatecznie zwycięstwo w tym spotkaniu. I mamy kolejne zwycięstwo z rzędu, nie wiem, już trzecie, patrzę tam czwarte. No my teraz tracimy do Juventusu tylko 4 punkty, więc naprawdę jest przód jest bardzo ciekawy na przodzie. Rossi z wykupu, nawet nie będę na to patrzył. Teraz właśnie mamy spotkanie z Juventusem. To w sumie już z Interem graliśmy. Z Juventusem będziemy teraz grać, to Napoli z takich najtrudniejszych chyba zespołów zostało z przodu i Udinese. To spotkanie będzie na wyjeździe, więc punkt byłoby naprawdę fajnie, choć boję się, że będzie ciężko ten punkt. Jest jednak, mamy remis 2-2, więc dobrze bardzo, prawda? Te mecze na wyjeździe z takimi drużynami, jeden punkt jest bardzo dobrym rezultatem. No i kończymy luty. Teraz będzie marzec. Widzę, że jakaś jest chyba przerwa reprezentacyjna, bo dość już długo nie ma meczy, a jest ta Sassuolo, to jeszcze chyba nie. Potem będzie dopiero przerwa. Sassuolo mamy spotkanie na wyjeździe. Też nie będzie to, myślę, że łatwe spotkanie. Ale jest 3-0. Teo i jeszcze kto? Rebić i Ibra. Osimhen niestety nie trafił karnego. A Ibra chyba minutę potem jak wszedł strzelił bramkę. Oto wejście smoka prawdziwe. To jest ten strzelców tak w ogóle. Tadić, o dość ciekawie. Nasz najlepszy strzelec to Rebić. 13 bramek. Jesteśmy obecnie na czwartym miejscu. Dalej 4 punkty straty do lidera. Osimhen zawieszony, to szkoda. Ibrahimović, no to zacznie od początku w spotkaniu z Genoą. Tak, Ibrahimović, jestem, to dobra. Hernandez 85 overalla. Fajnie, naprawdę. Szybka symulacja. Jest 4-0. Rebić, hat-trick, Rebić, hat-trick, Rebicia i Kamara. Jedna bramka. Super, naprawdę Rebić pod koniec sezonu
odpalił i to bardzo. Chyba nawet dzięki temu hat-trickowi będzie na przodzie. No nie, jednak, znaczy tak, no nie, w sumie tak, bo ma tyle samo bramek co Tadić. No naprawdę ten hat-trick bardzo pomógł i bardzo nam też pomógł, bo dzięki temu wygraliśmy. Teraz będzie z Romą spotkanie, czyli jeszcze tam właśnie Roma też jest jednym z takich najcięższych rywali, z którymi nie graliśmy jeszcze. Będą ważniejsze mecze Ibra, jednak wolę, żeby Osimhen się naprawdę każdy mecz mu jest potrzebny, żeby się rozwijał. Sprawdzę sobie tak Serginho Desta, ile on ma obrala. 77 daje, szkoda trochę, że nie więcej. Ale nie, dobra. 77 to i tak dobrze, powoli się będzie rozwijał. I teraz to spotkanie wyjazdowe z Romą. Tomiego Abrahama mają i Tadicia i Vasqueza na przodzie. Mocny strasznie atak mają. No i ten atak tym razem udało im się zrobić swój cel, czyli strzelić nam bramki. Pierwsza porażka od bardzo naprawdę dawna. Nie pamiętam, kiedy ostatnio razem przegraliśmy. No, no niestety taka jest prawda, że to pewnie prędzej czy później musiało się wydarzyć. Przynajmniej w tych ciężkich rywali nam właśnie stało Napoli i Udinese jeszcze. Mazet już też powoli dobiega końca. Oferty prowadzenia reprezentacji mnie nie interesują w ogóle. W marcu już nie będziemy mieli żadnego spotkania. Mamy z Cagliari 1 kwietnia. Gram u siebie. Podstawowa jednostka jest, więc bardzo fajnie. Caldara 82 overall też ucieka jakby od tej walki o to, kto odejdzie. No na razie faworytami do odejścia są skrzydłowi, który ze skrzydłowych. I myślę, że Calhanoglu jest starszy. 1-0. Ważne bardzo trafienie Rebicia. No na niego możemy polegać w tym sezonie najbardziej. Calabria plan rozwoju, to Calabria też, no znaczy, że będzie 81 overall pewnie. Tak, 81, to super. Niech się rozwijają. Trzecie miejsce jak na razie, choć my mamy kolejkę więcej od reszty ekip. No i właśnie jesteśmy już znowu z powrotem na czwartym miejscu. Lazio to kolejny jeszcze jest rywal, z którym nie graliśmy, choć oni nie ma ich nawet w pierwszej szóstce, nie wiem gdzie oni dokładnie są. W dziewiątym miejscu, no to ledwo są w pierwszej dziesiątce się mieszczą, no i zaczynamy to spotkanie. Jest 4-2, Teo dwa razy i Rebić dwa razy, no to dwa dublety. Teo naprawdę też bardzo dużo strzał bramek jak na lewego obrońcę. A Rebić, no nie, naprawdę jest mocna tam batalia z Tadiciem. O to, kto będzie królem strzelców. Jeszcze 7 kolejek do końca. Do końca sezonu. Nicolino, opcja zakupu nie. Teraz już za późno, Carrasco Cassie. Teraz już odchodzisz do Leicesteru. Specja naszym ostatnim rywalem. Jest to spotkanie na wyjeździe. No i zaczynamy. 3-0. Teo dwa razy i Kamara. Teo naprawdę też bardzo odpalił pod koniec sezonu. Nie wiem ile on ma szczerze bramek, a na pewno mi się wydaje, że jak tu popatrzymy, to gdzieś będzie Teo, czy nie? Czy jednak nie ma aż tak dobrze? Nie, jednak aż tak dobrze nie ma. Ale zobaczę ile ma bramek, bo myślę, że koło 5 powinien mieć. Teo Hernandez i ta statystyki. Bramki 11 w Serie A. W Serie A 10 bramek? 10 bramek naprawdę? Nie, bo coś tu jest. A nie, tak, do 10 bramek. No ale jak to jest możliwe, że... On ma 10 bramek, ja go nie widziałem. Aha, pewnie tam pisze Hernandez, a nie Teo w klasyfikacji strzelców. No tak, z Osimhenem jest. To trochę bym się wstydził na miejscu Osimhena, że lewy obrońca ma tyle samo bramek, co on jako napastnik. Teraz spotkanie będzie z Sampdorią.
No i zaczynamy to spotkanie. Zwycięstwo 2-0. Castillejo dwa razy, czyli tym razem nikt z naszego tego jakby topu, tych strzelców. No i jest w końcu spotkałem właśnie z jednym z tych dwóch najcięższych rywali, którzy jeszcze zostaje Udinese. Obecnie jesteśmy na trzecim miejscu, ale boję się, że zostaniemy znowu przegonieni na czwarte, bo myślę, że tu może być remis, zwłaszcza, że chyba gram na wyjeździe. No tak, gram na wyjeździe, więc będzie ciężko bardzo wygraną. Jeszcze też kogo brakuje? Rebicia brakuje. Więc w sumie chcę naprawdę najmocniejszy skład. Cassie za Sala Makersa zagra. Szybka symulacja, przynajmniej remis. Jest zwycięstwo, Castillejo. Znowu Castillejo, bardzo, bardzo fajnie. Mamy kolejne ważne zwycięstwo, zwłaszcza, że to są naprawdę już ostatnie kolejki, to była 34. kolejka. Rebić, na szczęście wraca, on też jest bardzo ważny ten zawodnik, król strzelców naszej drużyny. Napolita, no to fajnie, że będziemy mieli już ich też z głowy. Z nimi głównie walczymy o trzecie miejsce jak na razie. No i powoli będziemy zaczynać. Rebić jest Osimhen, overall w górę poszedł. Kamara to sam, bardzo, bardzo fajnie. I zaczynam to spotkanie. Kurde, remis. Szkoda, bo miałem nadzieję, że może się uda wygrać. Ale i tak w sumie nie mam co narzekać, bo Kamara dopiero w 88 dał nam ten remis. Mogła być nawet porażka, mogliśmy w ogóle nie mieć punktów. Ktoś został zawieszony. Romagnoli, to bardzo zła wiadomość, że nasz kapitan został zawieszony. Na 36. kolejkę go właśnie zabraknie. Inter idzie po drugie chyba zwycięstwo z rzędu w lidze. Bo w tym wygra sezon, tylko właśnie nie wiem, czy w tamtym wygrali. Teraz spotkanie z Benevento, Romagnoli oczywiście zagra. Musacchio obejmie też, weźmie też opaskę kapitana, no i zaczynam to spotkanie. Jest 2-0, Rebić jest z dwoma bramkami, super. Juventus się myli, Inter się mylą, no to jest dopiero dziwne. Jesteśmy na drugim miejscu, przeskoczyliśmy nawet Juventus. Kiedy ostatnim razem wygrał, znaczy na przodzie były dwie drużyny z Mediolanu, to nie wiem. Inter już skończy na pewno pierwszej dwójce. A czy skończą, znaczy no, matematycznie jeszcze mogą, nie, ale no wiemy dobrze, że skończą w pierwszej dwójce. Ale czy my damy radę utrzymać się w tej pierwszej dwójce? Mamy na pewno już Ligę Mistrzów, to jest ważne, że ten cel się udał. No nie, Musacchio, nie, jednak nie będzie grał. Teraz mamy bardzo ważne spotkania, żeby spróbować zdobyć wicemistrza Włoch. I zaczynam to spotkanie z Parmą. Jest 2-1, Castillejo, dwa razy Castillejo. Inter kolejna porażka, co oni robią? Juventus wygrywa. No i dzięki temu, co Inter odwalił, i Inter, i my, Milan, i Juventus mają szansę na wygranie ligi w ostatnim spotkaniu. No to jest naprawdę walka pomiędzy trzema drużynami do ostatniej kolejki o tytuł, to nie wiem kiedy ostatnio naprawdę była gdziekolwiek w prawdziwym życiu. Pewnie była niedawno, ale jakoś nie pamiętam naprawdę. Niesamowity, chciałbym być naprawdę kibicem tego sezonu, bo to wydawałoby się naprawdę ekscytujący bardzo sezon dla jakiegoś kibica. Nicolino, nie, bo to nie, 5 do Reala był przynajmniej. I Bologna naszym ostatnim rywalem będzie. Junior chce odejść. Kelvin Eze. Szczerze, to jak chce, to niech idzie, naprawdę. Tonali 99 milionów Leicester chciałby takie pieniądze dać, żeby go mieć. No ale my oczywiście się godzimy na to. Tadić wygra na pewno Króla Strzelców już. A ja bym chciał zobaczyć terminarz. Inter Torino ma na wyjeździe, trudno. I Juventus ma Fiorentinę, też nie za łatwo. My mamy Bolonię.
też jakoś super łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jeszcze na wyjeździe. Wszyscy są, wszyscy są. No to zaczynamy. No i remis. Czyli po tytule dla nas. Inter go zgarnie, tak, bo wygrał. Więc w sumie nie ma co się złościć, choć w sumie no, troszkę mogę się złościć, bo jednak nie kończymy na drugim, a na trzecim. Ale było naprawdę, bo przynajmniej był bardzo ciekawy sezon. Nie można narzekać na ten sezon. I bardzo fajnie mi się grało w tym sezonie. Ale spełniliśmy najważniejszy cel, czyli mamy top 4, mamy Ligę Mistrzów. Kelvin nie zerwał kontrakt, no to w sumie naprawdę nie obchodzi mnie to. I tak nie miał jakiejś przyszłości u nas, nie miałby. No za chwilę do Narumon pod koniec miesiąca. Biega sobie kontrakt. No to ja to zawsze robię pod koniec czerwca, więc jeszcze poczekam. Bardzo wypoczę Nicolino z opcją wykupu. No i teraz spróbujemy z Antonio Donnarumą przedłużyć. No i mamy przedłużony kontrakt o jeszcze rok. Więc wszystko się udało. Kończymy sezon. Powoli już, powoli. Powoli dojdziemy do tego 30 czerwca. No i kończymy ten sezon. Oczywiście też kończymy ten odcinek z Zatem. Więc super naprawdę odcinek. Myślę, że był bardzo ciekawy. No i dzięki wam za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku, w którym zaczniemy następny sezon i będziemy oczywiście już grać w Lidze Mistrzów. Cześć!